Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pomówmy sobie nareszcie dzisiaj o filmie Madame Web w polskiej wersji Dama Sieć. No niestety jest już troszkę po premierze tego filmu i niestety ominęły mnie te wszystkie memy i inne heheszki z tego filmu. I mean, of have you seen? Uh, four. Ale uznałem, że i tak nie będę czekał, aż film trafi na streaming, tylko zobaczę go tak jak należy, tak jak Denis Villeneuve przykazał, czyli na dużym ekranie. Poszedłem do kina. Kupiłem bilet na godzinę 16 w poniedziałek. Ku zdziwieniu nikogo, sala okazała się kompletnie pusta. Nie zna wstydu ten, kto nie kupował biletu na Madame Web w poniedziałek o 16. When she was right she died. Nikt nie musiał wówczas wytrzymać wzroku biletera, sprawdzającego bilet i widzącego, na jaki film właśnie się wybieram. W każdym razie, oglądanie filmu na pustej sali tworzyło pewnego rodzaju intymny klimat, po prostu czułem się, jakby kino grało ten film tylko dla mnie. Siedząc na tej pustej sali i oglądając ten film, przyznam szczerze, zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens jeszcze nagrywać jakiekolwiek wideo o tym filmie, czy to nie jest tak, że już powiedziano o nim absolutnie wszystko, ale jednocześnie powiedzmy, że Madame Web skłoniła mnie podczas tego seansu do paru przemyśleń, którymi mimo wszystko chciałbym się tutaj podzielić, więc to nie będzie recenzja tego filmu, raczej pewnego rodzaju wywód, rant, jak to się ładnie mówi. Coś w stylu mojego ostatniego materiału o Aquamanie 2. Powiedzmy, że te przypadki są pod pewnymi względami do siebie podobne. Zanim jednak przejdziemy do naszego głównego tematu, słówko o partnerze tego wideo. Wyobraźcie sobie, że chcecie zobaczyć w domu jakiś, dla odmiany, dobry film. Na przykład e, niech będzie Hot Fuzz Edgara Wrighta. Znakomita, genialna wręcz komedia, parodiująca te wszystkie buddy cop comedies o, wiecie, niedobranych parach policjantów, detektywów i tak dalej. Teraz y, oczywiście chcecie to zobaczyć sobie na streamingu, ponieważ subskrybujecie jeden z wielu serwisów, ale tak się składa, że niestety tego filmu nie ma w ofercie żaden serwisu streamingowych, który subskrybujecie. No i co teraz? No i tutaj właśnie pojawia się partner naszego wideo, czyli NordVPN, gdzie właśnie w taki prosty i łatwy sposób możecie zmienić swoją sieciową, powiedzmy, lokalizację, no i wówczas wasz streaming pokaże w bibliotece dla innego kraju i w tym wypadku wystarczy zmienić lokalizację na USA i proszę bardzo, HotFast jest w ofercie, można oglądać. NordVPN jednak oferuje dużo większe możliwości. To przede wszystkim najszybsza na rynku usługa VPN, która pozwala chronić Waszą prywatność w sieci, zabezpieczając Wasze dane oraz broniąc ich przed atakami lub niebezpiecznym oprogramowaniem. W ten sposób możesz chronić wszystkie urządzenia, na których korzystasz z sieci. Wystarczy pobrać odpowiednią aplikację NordVPN. To wszystko możecie zakupić w ramach dwuletniego pakietu Wraz z czteroma miesiącami gratis. Wystarczy, że skorzystacie z linku NordVPN/Lukasz, by zapłacić jedyne 11,59 groszy w przeliczeniu na jeden miesiąc. To jest oczywiście znacznie mniej niż życzy sobie jakikolwiek serwis streamingowy za miesiąc abonamentu dostępu do swoich usług. Może więc warto zamienić. Jeden taki abonament na usługę, która pozwoli wam nie tylko ochronić jakąkolwiek waszą działalność w sieci, ale też pozwoli wam otworzyć szerzej, powiedzmy, biblioteki i serwisów streamingowych, z których już korzystacie. Co więcej nie ryzykujecie tutaj absolutnie niczym, bo Nord jest tak pewny swojej jakości, że oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeszcze raz gorąco zachęcam do skorzystania z linku nordvpn.com/lukaszstelmach. Wam oczywiście dziękuję za wysłuchanie tego Komunikatu, a NordVPN oczywiście za współpracę przy tym materiale. Okej, okay, możemy przejść do naszego głównego tematu, czyli Madame Web. You're love it. I think you're see it twice. Zazwyczaj, kiedy w kinach pojawia się film tak uniwersalnie krytykowany jak Madame Web, właśnie, pojawia się masa nagłówków, które obwieszczają pojawienie się najgorszego filmu na świecie, albo nie wiem, najbardziej żałosnego doświadczenia kinowego, itd. itd. Czy Madam Web jest najgorszym filmem na świecie, w historii, kina itd. Nie mam pojęcia, ale wiem, że jest pewne określenie, które w tym wypadku nie jest żadnym olbrzymieniem. Otóż, Madam Web jest absolutnie filmem. Dla nikogo. I zazwyczaj się używa takiego określenia dla produkcji, które powiedzmy mają problem ze znalezieniem konkretnego, spójnego tonu, na przykład, albo wydają się kompletnie rozmijać z oczekiwaniami publiczności i tak dalej. Ale w tym przypadku autentycznie nie mam pojęcia, dla kogo jest ten film. Kto miałby tak naprawdę iść na tę produkcję do kina i dobrze się na niej bawić. I znowu. Staram się nie wyolbrzymiać rzeczy. Wiecie, wymyślanie coraz bardziej ekstremalnych, powiedzmy, przymiotników na tym etapie na nikim nie zrobi wrażenia, ale przy Madame Web. Morbius wydaje się wręcz kompetentnym filmem, bo ma te wszystkie elementy, które powinien mieć film: protagonistę z jakimś tam charakter Arkiem, wylana z jakimiś celami, z jakimś charakterem, z jakimś wątkiem, fabułem, która jakoś tam prowadzi tego naszego bohatera z jednego punktu do innego, ma jakiś motyw przewodni. I oczywiście można dyskutować o tym, jakiej jakości są te elementy. Jeśli ktoś widział Morbiusa, to wie, że nie stoją one na zbyt wysokim poziomie, ale Mimo wszystko przynajmniej są. Natomiast Madame Webb po prostu pewnych rzeczy nie ma, bo najwyraźniej ktoś uznał, że nie są tutaj potrzebne. Dla osób, które nie widziały tego filmu, a tylko o nim słyszały, i ten materiał jest kolejnym, który oglądają, bo generalnie same nie mają ochoty tracić czasu na ten film, króciutko o samej fabule i o tym, o czym tak naprawdę jest ten film. Zaczyna się od prologu, gdzie pewna kobieta jest w Amazonii, bada tam pająki i poszukuje jakiegoś specjalnego pająka, którego jad ma być bazą dla rozmaitych lekarstw i tak dalej. Kiedy znajduje tego pająka, zostaje zdradzona przez swojego kompana, który trochę niechcący, ale mimo wszystko ją zabija, zabiera tego pająka. Natomiast naszej umierającej kobiecie udaje się jeszcze przed śmiercią urodzić dziecko, bo tak się składa, że była w ciąży i pomaga jej w tym jakieś amazońskie plemię, Ludzi pająków, którzy używają pająka, by uratował jej dziecko? Chyba nie mam pojęcia. W każdym razie potem poznajemy owe dziecko. Jest to nasza główna bohaterka, Cassandra Webb, Cassie Webb, o której nie dowiadujemy się zbyt wiele, poza tym, że jest samotniczką, ale jednocześnie nie widzimy zbyt wielu scen, kiedy jest tą samotniczką, bo zazwyczaj widzimy ją w pracy, gdzie ma dosyć niejasną relację ze swoim kolegą, Benem Parkerem. Tak, to jest ten sam wujek Ben, jeśli ktoś by pytał. Mówiąc niejasną relację, ona myśli to, że są bliskimi przyjaciółmi, ale jednocześnie nie za bardzo widzimy w filmie, co ich łączy, to znaczy, co sprawia, że są tymi przyjaciółmi. W każdym razie nasza Cassie w którymś momencie wpada w zamkniętym samochodzie do rzeki i przechodzi śmierć kliniczną, a kiedy zostaje odratowana, no to od tego momentu ma wizję przyszłości. Kasi do któregoś momentu nie traktuje tych swoich mocy specjalnie poważnie, ale kiedy przewiduje śmierć swojego kolegi i ta faktycznie następuje, no to orientuje się, że okej, okay, to jest poważny biznes, i od tej pory muszą traktować te wizje poważnie. W którymś momencie trafia do jednego pociągu z trzema nastolatkami, których osobiście jeszcze nie zna, ale widzi w jednej z wizji ich śmierć z rąk pewnego nieznajomego. W związku z tym postanawia zrobić to, co każdy racjonalny człowiek by zrobił, Poriva Te nastolatki, pod razu wyjaśniając im, że jest ktoś, kto chce je zabić. W momencie, w którym to mogłoby budzić jakiś sprzeciw tych dziewczyn, no to faktycznie pojawia się typ w kostiumie Spidermana i zaczyna mordować wszystko na swojej drodze. Przez co dziewczyny stwierdzają, że no kurwa, faktycznie, no to w takim razie zabierajmy się stąd i ratujmy nasze tyłki. Potem cały długi segment, gdzie Cassie na zmianę zostawia dziewczynę gdzieś tam w lesie i jedzie coś sprawdzić, dowiedzieć się jakiegoś backstory, potem musi wracać i, i znowu. Je ratować przed tym butlegowym Spider-Manem. W którymś momencie bohaterka jedzie do Peru, żeby tam ten sam Indianin, który odbierał jej poród, teraz wytłumaczył jej, że ma supermoce i że uwaga, jeśli weźmie na siebie odpowiedzialność, to z nim przyjdzie wielka moc. W ogóle jeszcze wcześniej jest cudowny moment, kiedy bohaterka zostawia te trzy dziewczyny gdzieś tam w lesie i mówi: No, wrócę za trzy godziny, czy coś takiego. Zostaje te dziewczyny nie w miejscu, w którym je zostawiła, ale kurwa w barze obok, gdzie wszystkie trzy tańczą na stole. I po prostu... W każdym razie na jakimś etapie mamy sytuację, gdzie Ben Parker jedzie razem z Mary Parker, matką. Pitera, Parkera do szpitala, bo ta zamierza urodzić Pitera. a razem z nim jadą te trzy dziewczyny, bo, bo akurat główna bohaterka zostawiła je razem z Benem, a goni je oczywiście nasz butlegowy zły Spider-Man. No i Cassie używa karetki niczym pocisku, którym wpierdala się prosto w naszego vilana i zabiera dziewczynę i uciekają prosto do opuszczonej fabryki fajerwerków, gdzie jej genialny plan to rozdać dziewczynom flary i powiedzieć, żeby powrzucały je do losowych pudeł z fajerwerkami, wtedy wszystko zaczyna wybuchać dookoła, ale przez to, że nasza główna bohaterka potrafi widzieć przyszłość to jest w stanie każdej z dziewczyn powiedzieć coś w stylu ukucnij, albo zrób krok do przodu, albo coś, no i te fajerwerki po prostu je omijają. No i kończy się to wszystko tym, uwaga, spoilery, że nasz wylan zostaje zabity przez szyld Pepsi-Cola, a konkretnie zostaje zamordowany przez literkę P. <grych> Natomiast Cassie wpada do wody i w sumie byłoby wszystko dobrze, ale akurat jeden z fajerwerków trafia ją w twarz, więc nasza bohaterka traci wzrok, i czucie w nogach. Finałowe sceny, czy nawet wręcz bym powiedział epilog, to kasja robiąca za profesora X, która postanawia mentorować dziewczynom. Jeśli po trailerze oczekiwaliście, że zobaczycie nasze trzy nastolatki w kostiumach superbohaterek, to jest to widoczne jedynie na samym początku filmu i na samym końcu filmu, poza tym żadnych kostiumów superbohaterskich, poza naszym głównym, złym Spider-Manem, czy raczej Ezekielem Simpsonem, bo tak się nasz wylan nazywa. I to jest Madame Web, film, który ma... Materiału na nie wiem, 30 minut, może na odcinek serialu, ale zostaje to rozciągnięte na cały film. Przynajmniej nie trwa on specjalnie długo i to jest prawdopodobnie jego największa zaleta. Jakimś cudem, wszystko w tym filmie po prostu aktywnie każe ci się nie angażować w to wszystko. Przez cały film jest nam powiedziane, że te nasze trzy dziewczyny dostaną supermoce i będą spider. Ja mam pojęcia, będą miały kostiumy pająków i będą walczyć z przestępczością, ale nigdy nie wiemy kiedy to się wydarzy, jak to się wydarzy, czy to będzie w jakiś sposób istotne dla nich, czy to będzie przypadek, czy to będzie dla nich tragedia, czy to będzie cokolwiek, nic. Po prostu to mógłby być ciekawszy film, kiedy masz trzy nastoletnie superbohaterki, które w jakiś sposób zmagają się z tym, że dostały supermoce. Nie wiem, to wydaje się dosyć uniwersalna historia, która zwykle działa, natomiast w tym filmie mamy po prostu trzy. Dziewczyny, każda z jakąś jedną stereotypową cechą charakteru, i to tak, jakby tyle. I ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale wiecie, Terminator też tak działał, że mówiono nam, że o, John Connor to będzie ważna postać. On będzie tym przywódcą ruchu oporu przeciw maszynom, więc musimy tutaj go ochronić. Tylko, że Madam Web nie ma absolutnie nic, co miał pierwszy bądź drugi Terminator, nie ma ani ekscytujących scen akcji. Ani bohaterów, których relacje zawiązujące się na ekranie, aż chce się śledzić. No i przede wszystkim słuchajcie, terminatory miały fajnych Wilanów. Szczególnie dwójka i, i te 1000 który wydawał się po prostu niepowstrzymany i przez to niesamowicie przerażający. I kiedy porównamy go teraz z tym, co mamy w Madame Web, no to no, myślę, że naprawdę nie jest to sprawiedliwe porównanie, biorąc pod uwagę, że Wilan w Madame Web to po prostu typ w kostiumie, który potrafi szybko skakać i chodzić po ścianach. Nie ma żadnego celu, nie ma żadnych ambicji. Nie ma żadnego planu. Nie chce nawet zawładnąć światem czy coś, nie chce być bogaty czy coś, bo już jest bogaty. Jedyne czego on chce to złapać i zamordować te trzy dziewczyny, bo ma wizję. Cały czas pojawia się wizja, że te trzy dziewczyny go na jakimś etapie zabiją. Więc on stwierdza, że on zabije pierwszy w takim razie. I to jest cały jego plan. Jakby wszystko jest podyktowane temu, żeby złapać te trzy dziewczyny. I kiedy goś mówi, ale to tylko nastolatki. Nieważne, kiedyś będą miały moce. I nie dowiadujemy się o nim absolutnie, kompletnie nic. Kiedy poznajemy go w to on bardzo wyraźnie mówi, że pochodzi z biedy. Ten, powiedzmy, pająk, jego jady jest dla niego przepustką do lepszego życia. No i potem, kiedy już yy, akcja, powiedzmy, przenosi się w czasie do przodu, widzimy, że gość faktycznie jest bogaty, bo nosi jakieś drogie garnitury, ma do dyspozycji jakąś niesamowitą technologię służącą do rozpoznawania twarzy, ale nie wiemy w sumie, w jaki sposób gość dorobił się na tym pająku. W sumie nawet nie wiemy, czemu ubiera się jak Spider-Man. Nie dowiadujemy się zbyt wiele o naszej bohaterce, poza tym, że jest Sajderką i odludkiem. Ej, przepraszam, dowiadujemy się, że nasza bohaterka nie lubi dostawać rysunków od małych dzieci. <noise> Bo jest w tym filmie absolutnie fantastyczna scena. Dziecko jednej z uratowanych przez naszą bohaterkę osób. Przychodzi do niej. Z kartką papieru, jakimś bohomazem, rysunkiem wykonanym przez siebie, od serca. I nasza główna bohaterka patrzy z taką pogardą na ten rysunek. I nie chce go wziąć nawet. I Ben Parker musi jej powiedzieć: No weź rysunek, weź rysunek od dziecka. No i ona w końcu bierze ten rysunek. I próbuje go schodzić do kieszeni, ale stwierdza, że to kurwa jakiś Brystol nawet nie może go złożyć. I <słuchajcie> nasza bohaterka, słuchajcie. I to jest najlepszy przykład tego, jak ten film jest napisany, bo ja wiem, czemu to ma służyć. To ma służyć temu, że mamy bohaterkę, która nie widzi. Nie widzi siebie jako matka, nie widzi siebie jako opiekunka, przez to, że sama nie miała tej matki, a potem jednocześnie musi w pewnym sensie robić za opiekunkiem dla tych trzech dziewczyn. Więc no. W teorii ma to być jakiś tam wątek, jakaś ewolucja jej charakteru, tylko że to kurta w ogóle nie działa, przez to, że to się nagle po prostu. Nasza bohaterka cały czas jest bardzo nieprzekonana, potem nagle stwierdza, teraz będę bronić tych dziewczyn jak własnego życia. Nie dowiadujemy się niczego interesującego o Benie czy Mary Parker. Dla fanów spider być może poznanie ich trochę bliżej. Mogłoby być czymś ciekawym. Może by nam coś powiedziało o tych bohaterach, albo powiedziało nam coś o samym Spider-Manie z perspektywy właśnie tego, jaki był na przykład jego mentor, jego autorytet wujek Ben w młodości. Ale Ben tutaj jest po prostu miły i lub jakiego mieszkanie jest utrzymane w porządku? Nie wiem nic o tych trzech dziewczynach, poza tym, że tak jak wspomniałem, każda ma jakąś jedną stereotypową cechę charakteru. Plus, jak się pewnie domyślacie i co pewnie już widzieliście w trailerach, montaż scen jest absolutnie koszmarny, przez większość czasu nie wiadomo kto jest gdzie i co się w ogóle dzieje do tego też widać, że aktorom też się specjalnie nie chciało szczególnie Dakota Johnson wygląda jakby naprawdę przysypiała, ja o zawsze mówiłem że bardzo szanuję aktorów, którzy nawet w złych filmach dają z siebie 100%, ale z drugiej strony to nawet nie chodzi o jakość filmu ale kiedy jesteś aktorem Podpisujesz kontrakt na jakiś film, i widzisz, jak w trakcie zdjęć, tak naprawdę, koncepcja tego filmu się kompletnie zmienia. Bardzo szybko okazuje się, że. To, na co podpisałeś, podpisałaś kontrakt, jest czymś kompletnie innym, czy grasz teraz czymś kompletnie innym niż to, na co się pisałeś czy pisałaś, no to naprawdę trudno mi mimo wszystko winić aktora czy aktorkę, że trochę mu się nie chce i że jest trochę nieobecny, myślałem, gdzieś indziej niż przy tym filmie, no, w którym zobowiązał się wystąpić. I najpierw jest to, że kiedy sobie o tym myślę, to sam koncept na taki film jak Madame Web nie musi być wcale z założenia zły. No nie ukrywam, że film o takiej postaci jak Madame Web, która jest no, sztandarowym przykładem tej postaci drugiego planu, która ma się pojawić i wytłumaczyć protagoniście jakiejś rzeczy i to tyle, nigdy nie mieliśmy pewnie poznawać więcej szczegółów z jej życia itd., to nie jest moje marzenie, tak, żeby tak, tego typu film powstał. To nie jest moje marzenie, żeby oglądać film o genezie Madame Web. Web, ale to nie tak, że historia o bohaterce, która nagle dowiaduje się, że ma możliwość przewidywania przyszłości i może w ten sposób jakoś komuś pomóc, jest czymś z gruntu złym. Szczególnie, że jak e, słuchałem, czytałem raczej wywiady z reżyserką tego filmu, no to plan był taki, żeby zrobić z tego filmu coś na kształt Jessica Jones, czyli takie bardziej przyziemne podejście do, wiecie, superbohaterstwa, coś co jest mimo wszystko bliskie spider bo Spider- jest tą postacią, która z jednej strony może lecieć w kosmos i się napierdalać z Thanosem, a z drugiej strony może wciąż tkwić w tym takim bardzo przyziemnym, ulicznym świadku superbohaterów. No i wydaje mi się, że właśnie takie podejście nie byłoby w sumie złe. Tym bardziej, że CJ Clarkson, która jest reżyserką tego filmu, reżyserowała jakieś tam odcinki Jessica Jones, więc nie zdziwiłbym się, gdyby stamtąd wzięła właśnie inspirację dla takiej postaci. Cassie Webb jest trochę podobną postacią, przynajmniej próbuje być podobną postacią, Czyli taką właśnie izolującą się od wszystkich, uważającą, że nie potrzebuje żadnych relacji, nie potrzebuje przyjaciół starającą się żyć sobie tam w swoim tempie, swoim życiem, nie zawadzać nikomu, a potem e, oczywiście na jakimś etapie musi wziąć na siebie odpowiedzialność i stać się tą, powiedzmy, super bohaterką w taki sposób skonstruowany, żebyśmy my byli w stanie utożsamiać się z taką bohaterką, bo niewiele tak naprawdę nas tutaj dzieli od takiej postaci. Przynajmniej wyobrażam sobie, że tak to miało wyglądać. Wydaje mi się też, że niektóre wydarzenia w tym filmie, jeszcze w mnie na samym początku, kiedy na przykład Cassie widzi śmierć swojego kolegi i nie udaje jej się Zapobiec temu wydarzeniu i jest to dla niej traumatyczne, i ta scena jest, no taka bardzo mroczna, bym powiedział. Wskazuje na to, że taki był na to faktycznie pomysł i, i że starano się zrobić z tego taki właśnie bardziej thriller z elementami akcji, aniżeli. Pełnoprawny film superbohaterski. I faktycznie coś takiego zapowiadała reżyserka na jakimś etapie, jak sprawdzałem rozmaite archiwalne, powiedzmy, jej wypowiedzi. No, ile efekt końcowy ma wspólnego z taką Jessicą Jones, na przykład, to się pewnie domyślacie. Podstawowa różnica jest taka, że czego by nie mówić o Jessice Jones? Nawet pierwszy sezon, który ja osobiście bardzo lubię, miał swoje wady, ale jednocześnie przynajmniej był spójny stylistycznie i tematycznie, a przede wszystkim miał te elementy, które mimo wszystko przyciągały do oglądania. Przede wszystkim miał antagonistę, który był kluczowy tak naprawdę w tej historii. No i oczywiście relacja Jessica z Pulpumenem, świetnie granym przez Davida Tenanta, była na pierwszym planie. Dzięki czemu ta historia miała, powiedzmy, tę oś, ten konflikt, który no, niósł tak naprawdę cały ten, przynajmniej pierwszy sezon na swoich barkach. Wylan w Madame Web no, nie ma startu do antagonisty z tamtego serialu. Jednocześnie i wnosi tak naprawdę zbyt wiele, plus nie ma relacji z naszą główną bohaterką. To znaczy, w teorii ona istnieje, bo on zabił matkę u naszej głównej bohaterki, ale nie czuć kompletnie, by miało to jakiekolwiek znaczenie dla ich, powiedzmy, relacji ich konfliktu. Nie mówiąc już o tym, że Jessica Jones miała wszystko nie stała szczuciem jakimś tam szerszym Marvelowym uniwersum. Nie wtykano nam do gardła jakichś rozwiązań w stylu o, patrzcie, sąsiadka naszej głównej bohaterki to tak naprawdę matka Tony'ego Starka, a tak się czujesz podczas ma na łeb. I w sumie, tak jak teraz o tym myślę, no to pewnie właśnie był konkretny koncept na ten film, taki jaki wcześniej opisywałem, ale na jakimś etapie najwyraźniej i sugeruje to chociażby marketing, Madame Webb. Ktoś uznał, że no nie, 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 no tak nie sprzedamy tego filmu. Musimy naładować tutaj dużo więcej jakichś tam nawiązań do Spidermana i musimy zacząć sprzedawać ten film, wmawiając ludziom, że to jest film superbohaterski, bohaterski, gdzie mamy super w kostiumach i, i masę akcji i tego typu rzeczy. Na jakimś etapie podczas produkcji ten pierwotny koncept został zwyczajnie rozwodniony albo zwyczajnie brutalnie poćwiartowany. Wskazuje na to między innymi to właśnie, jak wygląda Wilan w tym filmie, który jest, no właśnie po prostu Wilanem, nie jest postacią w ogóle. Ostało się tylko to, co jest narzędziem do popychania fabuły do przodu. Widać, że aktor grający tego Wilana musiał dogrywać masę wypowiedzi już po zdjęciach. W taki sposób, żeby to zgadzało się z tą nową fabułą, która pewnie już miałaby być w trochę innym tonie, niż to pierwotnie reżyserka zakładała. Być może zaszło tutaj dokładnie to, co przy Aquamanie 2, po prostu studio nagle władowało się w plany twórców i postanowiło zrobić swój własny film, zmieniając kompletnie koncepcję już w trakcie tworzenia tego filmu. No i słuchajcie, jeśli się prześledzi wywiady z chociażby Dakota Johnson, no to ona dokładnie potwierdza to, co można by, czego można by się domyślać po tym, jak ten film wygląda. Dakota Johnson wyraźnie mówi o tym, że skrypt przeszedł drastyczne zmiany, od czasu, kiedy ona podpisała kontrakt, do momentu, kiedy ten film faktycznie wyszedł drastic changes, <noise> and I can't even tell you oh. what they were. Zresztą mam tutaj jeszcze przed sobą wywiad dla mm, serwisu Bustle, gdzie Dakota Johnson mówi wyraźnie o tym, że nie jest zaskoczona tym, że recenzje tego filmu, no są takie, jakie są. Nigdy nie miała do czynienia z y, kręceniem filmów w taki sposób. A same filmy niestety coraz częściej robione są przez komitet, w domyśle grupę producentów i innych decydentów, a nie twórcę filmowego grupę artystów, co z kolei nie współgra z tworzeniem sztuki. Ona sama pierwszy raz miała do czynienia z kręceniem takiego filmu i pewnie będzie to też ostatni raz. Potem znowu mamy zasugerowane co się stało z Madam Web, bo jest mowa o tym, że w tej branży czasem podpisujesz na coś kontrakt, a potem w trakcie pracy ta sama rzecz staje się czymś kompletnie innym i zostajesz z takim... Co jest kurwa grane. O prawdziwości tych słów świadczą doniesienia, że Sony było ponoć bardzo niezadowolone z tych wypowiedzi aktorki. I to nie tak, że chcę wam tutaj wcisnąć bajkę, że kurczę, gdyby nie Sony. Gdyby to nie ich grzebanie przy tym filmie, no to mala Webb, którą chciała zrobić Siri Clarkson, byłaby po prostu filmem 10 na 10 I straciliśmy arcydzieło. No bo nie, być może wyszedłby z tego przeciętny film, ale myślę, że byłby z tego przynajmniej film. Wydaje mi się, że jeśli aktorka mówi wyraźnie, że podpisywała kontrakt na coś, co wydawało jej się ciekawe, ale to, co dostaliśmy, nie ma z tym już absolutnie nic wspólnego, bo scenariusz przeszedł drastyczne zmiany, no to myślę, że jasno wskazuje, że to jest kolejny przypadek, jak z 2, kiedy najzwyczajniej w świecie kompletnie odbiera się twórcom jakąkolwiek decyzyjność. Najzwyczajniej odebrano nam możliwość oceny tego, co chciała zrobić reżyserka tego filmu. Dostajemy filmu podobny twór, za który nie odpowiada tak naprawdę nikt konkretny, a nie coś, za czym stoi człowiek, który... Chciał opowiedzieć jakąś historię i zrobić to w jakiś konkretny sposób, jaki sobie wymyślił. I oczywiście dla strony to nie jest pierwszyzna. To jest zresztą kolejny raz, kiedy w trakcie produkcji postanawiają kompletnie zmienić koncepcję i jacyś producenci uznają, że wiedzą lepiej, jak ten film powinien wyglądać. I co gorsza, w przypadku takiego Venoma, na przykład, to się sprawdziło, bo Venom powstawał jako dosyć poważny, mroczny, wręcz horror, ale w międzyczasie został zmieniony na dużo luźniejszą i łagodniejszą w swojej formie i treści komedię. No i film wówczas naprawdę się spodobał, zarobił dużo pieniędzy. Potem wyszła druga część, zrobiła trochę mniej, ale wciąż y, solidnie powiedzmy. No i to pewnie tyle. Tylko utwierdziło ludzi w Sony w przekonaniu, że mają prawo, a wręcz obowiązek interweniować i, i zmieniać filmy tak, jak im się to podoba. To zrozumiałe, że osoby, które wykładają pieniądze na stworzenie na przykład filmu oczekują tego, że no te pieniądze będą zainwestowane dobrze. To jest kompletnie zrozumiałe, ale wydaje mi się, że no bez pewnego zaufania do twórcy, zaufania do tego, że stojące za nim doświadczenie, umiejętności, wrażliwość, styl i tak dalej, i tak dalej, będą w stanie dać coś, co spodoba się rzeszy ludzi? Bez tego zaufania no nie da się im Mimo wszystko zrobić czegoś, co zostanie odebrane dobrze i będzie traktowane przez ludzi jako coś naprawdę wartościowego. Zobaczcie od jak wielu marek publika się zwyczajnie odwróciła, bo były one tworzone nie przez konkretnych twórców mających coś do przekazania dobrego lub złego. Mających jakikolwiek pomysł na to, ale właśnie przez wykresy i, i numery, i grupy fokusowe, i tak dalej, i tak dalej. Mimo wszystko szukamy w tych filmach pewnego indywidualizmu, pewnego głosu twórcy, nawet jeśli mowa tutaj o produkcjach czysto rozrywkowych, które nie mają jakichś większych ambicji. I oczywiście, no, nie wierzę, żeby CJ Clarkson, jako debiutująca w zasadzie, jeśli chodzi o filmy kinowe, twórczyni, bo do tej pory zrobiła, ona zdaje się, jeden film pełnometrażowy, ale był to film telewizyjny, ma natomiast dosyć bogatą karierę, jeśli chodzi o reżyserowanie odcinków seriali, m.in. tych prestiżowych seriali, takich jak Sukcesja chociażby. Niemniej, no nie sądzę, żeby to była twórczyni, której głos w takim film jak Madam Web byłby czymś, co po prostu sprawiłoby, że opadłyby nam szczęki, to i tak wydaje mi się, że reżyserka w tym wypadku zasługiwałaby na to, by móc z czystym sumieniem podpisywać się pod tym projektem. Takie wytwórnie jak Sony, czy jak Marvel Studios i masa innych zatrudniają właśnie takich reżyserów na dorobku, którzy jeszcze nie mieli okazji udowodnić swojej wartości, którzy jeszcze nie mają takiej pozycji, która dawałaby im jakąś, powiedzmy, walutę przetargową przy ewentualnych negocjacjach, no właśnie po to, by ci twórcy nie mieli swojego głosu. By godzili się na wszystkie zmiany, by godzili się na wszystkie poprawki, by godzili się na wszystkie durne decyzje, jakie producenci w ostatniej chwili po prostu im podrzucą. Zresztą bardzo często na tego typu wyborach, powiedzmy, cierpi także film. Już o tym, jak wyglądają wizualnie chociażby filmy MCU, mówiliśmy milion razy. Jednym z powodów jest m.in. zatrudnianie reżyserów, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z superprodukcjami, gdzie na dużą skalę uży używa się powiedzmy efektów cyfrowych, ale też w przypadku Madam Web chociażby, Dakota Johnson wspominała przy jakimś tam innym wywiadzie, że nigdy do tej pory na taką skalę nie miała do czynienia z zielonym ekranem, przez co no, nie czuła się specjalnie komfortowo musząc grać cały czas na zielonym ekranie, no bo nie miała z tym zwyczajnie tak dużo do czynienia, uznała, że no zda się na reżyserkę, tylko że no nawet jeśli reżyserka w tym wypadku Starała się robić swoją robotę najlepiej jak potrafi, no to trudno by jako debiutantka miała tutaj jakby dużo do zaoferowania w tym kontekście takiej aktorce, która sama nie czuje się pewnie ze swoim występem w tak specyficznych, powiedzmy, warunkach zdjęciowych. I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że no dobra, dobra, ale tak naprawdę ta reżyserka, czy ta aktorka, czy ktokolwiek pracujący nad tym filmem, pewnie został solidnie wynagrodzony za swoją robotę, więc nie ma co ich tutaj żałować. I prawda, no wiadomo, że nikt tutaj nie występuje charytatywnie. I, I dla Dakota Johnson czegokolwiek innego jest to przede wszystkim praca, ale w tym akurat wypadku podchodzą do tego dosyć samolubnie. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli do czynienia z filmem, który powstawałby w zdrowy sposób, to nie mielibyśmy do czynienia z sytuacją, gdzie aktorzy sprawiają wrażenie, jakby nie chcieli być na, na tym planie. Nie mielibyśmy do czynienia z filmem, który sprawia wrażenie, jakby nie miał żadnego charakteru. Wydaje mi się, że twórca, który chce się zaangażować w daną produkcję. I daje z siebie 100%, to też większa szansa, że sam film będzie zwyczajnie dobry. Więc to też nie jest tak, że jestem jakoś zatroskany losem Dakota Johnson. Natomiast wydaje mi się, że w naszym interesie jako widzów jest to, by aktorzy mogli występować w lepszych produkcjach, a reżyserzy byli angażowani na dużo zdrowszych zasadach, by móc realizować swoje pomysły. Powiedzieliśmy sobie, dlaczego Sony najprawdopodobniej zatrudniło reżyserkę o tak niewielkim kinowym doświadczeniu, ale nie powiedzieliśmy sobie nic jeszcze o scenarzystach, bo para scenarzystów, których nazwisk nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, Matt Sazama i Burke Sharples, totalnie brzmią jak wymyślone imiona i nazwiska, to akurat nie są żadni debiutanci, bo już mają parę Filmów na koncie i są to takie klasyki, jak słuchajcie: Dracula Untold, The Last Witch Hunter, Gods of Egypt i Morbius. Pierwsze co Wam przychodzi na myśl, to pewnie pytanie: czemu ci ludzie mają pracę? <laughs> mimo wszystko, mimo niespecjalnie dobrze odbieranych filmów yy, i niespecjalnie wielu pochwał w temacie jakości tych scenariuszy, to kolejne napisane przez nich filmy. Trafiają do kin, i to jakby nie patrzeć, jest mimo wszystko osiągnięcie. Tym niemniej, wydaje mi się, że odpowiedź, dlaczego ci ludzie wciąż mają pracę, jest yy, jedna. Otóż no, są to ludzie, którzy są w stanie dostarczyć scenariusz tanio, szybko i podczas ewentualnych poprawek czy zmian koncepcji nie narzekają pewnie, tylko robią to, co każe producent, i już. Dlatego pewnie dla ludzi z Sony lepsi są tacy panowie, którzy zrobią byle gówno, ale przynajmniej się nie stawiają, nie narzekają, tylko robią to, co się im powie, niż jacyś twórcy, którzy dostarczyliby pewnie lepszy scenariusz, ale pewnie byłyby jakieś problemy, gdybyśmy w, nagle w połowie produkcji przyszli do nich i powiedzieli: Ej, zmieńcie zupełnie. Czas, w którym dzieje się akcja tego filmu, bo tutaj z kolegami z wytwórni wymyśliliśmy sobie, że powinno być inaczej. Albo, moja druga teoria jest taka, że to po prostu fikcyjne pseudonimy dla ChatGPT i myślę, że to jest równie prawdopodobne. Tak czy ja absolutnie nie wierzę, by jakakolwiek osoba kreatywna miała cokolwiek do powiedzenia w tym filmie. Kompletnie nie czuć, by jakakolwiek decyzja tutaj była podjęta przez kogokolwiek, kto ma jakiekolwiek artystyczne ambicje. Nawet wiecie, w ramach robienia filmu o jakiejś trzecioplanowej postaci z komiksu ze Spider-Manem. No bo, no nie powiecie mi, i, i wspominał o tym Chris Takman w swoim filmie, który swoją drogą polecam, że jakikolwiek twórca chciałby, by głównym bohaterem finału jego filmu był neon Pepsi-Cola. Wylana w tym filmie pokonuje wielki neon. Ludzie od marketingu Cerveza Crystal popatrzyliby na to i stwierdzili, że nie, 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 to, to już za dużo. Więc no, słuchajcie, podsumowując ten mój tutaj wywód, wydaje mi się, że Madam Web jest ciekawym przypadkiem, gdzie dostajemy film który jest dla absolutnie nikogo. Wydaje mi się, że nie ma tutaj krzty z takiego, wiecie, bycia czymkolwiek dziełem. Wydaje mi się, że to po prostu wynika z tego, że Sony zrobiło Venoma, Venom odniósł sukces, no to róbmy filmy o innych tam postaciach ze świata Spidermana. I z racji tego, że Venom był tym troszkę mroczniejszym, troszkę być może brutalniejszym filmem, no to zatrudnijmy kogoś, kto też zrobi taki właśnie trochę brutalniejszy, mroczniejszy, poważniejszy może trochę film. Film, coś, co będzie odstawać, wiecie, od standardowego MCU. Więc zatrudniono reżyserkę, która miałaby zrobić coś na kształt ski Jones. Pasuje. No ale wiecie, w takich wytwórniach pomysły zmieniają się po prostu z dnia na dzień, bo nagle ktoś wyskoczy z jakąś genialną propozycją i już zmieniamy zupełnie koncept filmu. Wydaje mi się, że ktoś na jakimś etapie uznał, że o kurczę, ostatnio robi się tyle filmów z superbohaterkami, tyle mówi się o tych superbohaterkach, o tym, że publika chce superbohaterek i wiecie, girl power i feminizm i tak dalej najlepiej, więc my też musimy coś takiego mieć, więc mamy ten film Adam Web, przecież to same kobiety są w ogóle w obsadzie, no to idealnie, ale potem kiedy przyszło do promowania filmu, no to najwraźniej ktoś uznał, że jeszcze inną drogą pójdziemy i połóżmy nacisk Właśnie na superbohaterszczyznę. Pokażmy ludzi w kostiumach, pokażmy te wszystkie jakieś pojedynki między superzłoczyńcą, superbohaterami. Dajmy nacisk na te po powiązania ze Spider-Manem, koniecznie. A że takie oszukiwanie swojej potencjalnej publiki to krótkoterminowa strategia, a nie szkodzi. Grunt, żeby zarobić tu i teraz. Być może następnym razem uda się oszukać ludzi na czymś kompletnie innym. Zresztą wydaje mi się, że właśnie ta desperacja w udawaniu czegoś, czym się nie jest, udawaniu bycia tą superbohaterską, superprodukcją, pełną akcji itd udawaniu bycia częścią tego uniwersum Spidermana było głównym powodem, dla którego Madame Web stała się tym obiektem rozmaitych memów w internecie. A nie jako na potwierdzenie tego, o czym tutaj mówię, jak Sony widzi te filmy, że dla nich to nie jest tak, że po prostu zatrudniamy twórcę i twórca robi nam film, tylko my robimy filmy i co najwyżej czasem wykorzystujemy jakiegoś rzemieślnika, żeby nam w tym pomógł, jest informacja, że serial, Silk, The Spider Society, który był w planach, zostaje w tym momencie reworkowany po tym yy, gigantycznym sukcesie Madame Web. Nie po to, żeby ten serial był lepszy, bo uznano, że coś jest z nim nie tak. Nie po to, bo podjęto jakąś Ważną, kreatywną decyzję, która zmieni kształt tego serialu, tylko po to, by po klapie Madame Web ten serial jednak celował w bardziej męską publikę. No bo jakiś geniusz producent w Sony spojrzał na wynik finansowy Madame Web i uznał, aha, czyli nasz film dla kobiet poniósł klęskę, to oznacza, że nie powinniśmy robić filmu dla kobiet. Powinniśmy robić filmy dla mężczyzn. Ja się boję, co to oznacza, ale zobaczymy. I to jest po prostu tak smutne, bo jak na dłoni pokazuje, jaka jest filozofia. Takiej wytwórni jak Sony. Oni nie chcą robić dobrych filmów. Oni nie chcą zatrudniać dobrych twórców, żeby ci tworzyli jak najlepsze produkcje. Oni tego nie chcą. Oni chcą po prostu robić filmy, które będą dość dobre, wystarczająco dobre, żeby. Ktoś, kto jej obejrzy, stwierdził, że. No, Okej, okay, bawiłem się źle, ale żeby to były filmy, które mogą być pod kontrolą. W 100%. I być może z tego wynika to, dlaczego na przykład Morbius, no też w pewnym sensie Venom, i właśnie Madame Web mają taki dziwny klimat wczesnych. Produkcji o superbohaterach, wiecie, rodem z lat 2000, początku lat 2000, no bo podejrzewam, że to są ci producenci w Sony, którzy mentalnie zatrzymali się na tamtym okresie, i dla nich tak właśnie wygląda film superbohaterski. No i dlatego Sony nie chce zatrudniać reżyserów, tylko chcą zatrudniać ludzi, których mogą kontrolować ludzi, którzy będą wykonywać ich polecenia. I zresztą nie tylko Sony to robi ale no tutaj mamy taki przypadek jak na dłoni. Najgorsze jest to, że do tej pory im się to raczej opłacało, patrząc po wynikach Venoma chociażby, ale może po klęsce Morbiusa i po jeszcze dotkliwszej klęsce Madame Web wreszcie to się skończy, ale z drugiej strony jeśli jedynym wnioskiem jaki oni wyciągnęli jest to, że aha, czyli nasz film dla kobiet się nie sprzedał, no to nie warto robić filmów dla kobiet, no to ja mimo wszystko pozostanę sceptyczny. Tak naprawdę wszyscy na tym tracimy. My, jako widzowie, oczywiście, bo dostajemy gówno, ale też cała branża na tym traci. Bo tak naprawdę, dla wielu odbiorców to jest wszystko jedno, czy film jest robiony przez Marvel Studios, czy przez Sony, czy przez Fox, czy przez kogokolwiek innego. Dla wielu odbiorców to jest po prostu film z bohaterami. Jeśli ludzie idą na kolejny film od Sony, który okazuje się kompletnym gównem, no to zrażają się tym samym także po prostu do filmu z bohaterami. A później, kiedy wychodzi dobry film, to ci ludzie już będąc uprzedzeni niejako do tego, gatunku, Czy do tego stylu, czy, czy wiecie, do samego pomysłu ekranizowania superbohaterów, być może nie wybiorą się na film, który zasługuje na to, żeby go obejrzeć. I szanse na kolejne dobre produkcje z superbohaterami zwyczajnie będą coraz mniejsze. No dobra, ale żeby nie kończyć taką kompletnie pesymistyczną nutą, dokoła pełno jest przypadków, które mówią nam jasno, że kiedy da się utalentowanemu twórcy zrobić. Po prostu jak najlepszą robotę, nie utrudnia mu się pracy na każdym kroku i ma się do niego zaufanie, no to dostajemy potem filmy, które nie tylko są świetnie odbierane przez krytyków i widzów, ale też zarabiają naprawdę sensowne pieniądze. I wydaje mi się, że publika ostatnimi czasy coraz mniej chętnie chodzi do kina na filmy z rozpędu. Bo wiecie, o, film sobie No to chodźmy do kina, tak jak to było przed pandemią. W tym momencie mam wrażenie, że dużo trudniej jest wytwórniom ściągnąć ludzi do kin i wygląda na to, że w dużo większe znaczenie ma obecnie to, czy film jest dobrze odbierany, czy nie. Co akurat uważam za naprawdę dosyć dobre zjawisko. Mieliśmy ostatnio Barbie, mieliśmy Oppenheimera, mieliśmy Dune, mieliśmy cały cykl o Johnny Wicku, mieliśmy taki film jak Prey które pokazały, że nawet z naprawdę już wyeksploatowaną marką można zrobić coś ciekawego. Kurczę, no najlepszym przykładem jest Barbie. Mieliśmy twórczyni, która miała swój autorski pomysł, jak zrobić film o jednej z najpopularniejszych komercyjnych marek, jakie są na rynku. Wytwórnia dała jej tę możliwość, pozwoliła jej to zrealizować i koniec końców mieliśmy najlepiej zarabiający film w roku. Czemu takie Sony nie widzi takich przykładów? Czemu właśnie nie dać szansy jakimś twórcom, którzy już sprawdzili się w jakichś mniejszych produkcjach, dać im ciut większy Budżet i pozwolić zrobić coś ciekawego z takimi postaciami jak Craven, czy Madam Web, czy nie wiem, Skorpion, Shocker i tak dalej. Czemu w komiksach może przyjść Nick Spencer i zrobić Superior Falls of Spider-Man, komiks o pomniejszych przeciwnikach Spider-Mana i ich żałosnym życiu? Czemu Sony nie może zrobić czegoś takiego na przykład? Mają ku temu środki, mają ku temu możliwości, a jednocześnie tkwią w tym Dziwnym getcie tych produkcji Rodem z 2004 roku. Tych odprysków po sukcesie Spider-Mana, które ni nie rozumiały, z czego wynikał sukces Spidermana. W każdym razie, Madame Web jest idealnym przykładem na to, jak patologicznie działa Sony. To samo Sony, gdzie dosłownie obok byli w stanie oddać wolność kreatywną Millerowi i Lordowi przy spider i ci odpłacili się ogromnym sukcesem. Czemu tam, a nie w przypadku filmów live action? Nie rozumiem. Dobrze, słuchajcie, jeśli macie jakieś przemyślenia związane z tym filmem, branżą filmową, superprodukcjami, filmami z superbohaterami itd. To chętnie poczytam, chętnie zapoznam się z Waszym zdaniem. Natomiast ja już będę kończył. Dziękuję za wysłuchanie tego mojego wywodu. Dziękuję NordVPN za współpracę przy tym materiale, a my widzimy się przy okazji kolejnych materiałów. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.